Dzień dobry, nazywam się Magdalena Sawicka, a to jest serwis kulturalny Polskiego Radia Chopin. Dzisiaj wieczorem rozpoczynamy długo wyczekiwany przez nas czwarty festiwal Polskiego Radia Chopin w Antoninie, zorganizowany we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Hasło tegorocznej odsłony naszego antenowego wydarzenia to Chopin i generacja romantyczna. W tym roku skoncentrowaliśmy się wyłącznie na muzyce fortepianowej. Od 12 do 16 kwietnia w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie wystąpi pięcioro wybitnych pianistów grających muzykę z generacji Fryderyka Chopina. Chodzi o kompozytorów urodzonych około 1810 roku, a zaliczamy do nich między innymi Feliksa Mendelssohna, Roberta Schumana, Franciszka Lista, Ryszarda Wagnera i Giuseppe Verdiego. Wyjątkiem będzie jutrzejszy koncert jazzowy, podczas którego Kuba Stankiewicz zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty poświęconej kompozytorowi okresu Młodej Polski, Ludomirowi Różyckiemu. Każdy wieczór festiwalowy rozpoczniemy o 18.30 25-minutową prelekcją, po której nastąpi część główna, czyli występ artysty. Dzisiaj wysłuchamy recitalu Julii Kociuban. W programie Muzyka Fryderyka Chopina, między innymi trzy Polonezy op. 71 i Roberta Schumana, jego Kreisleriana op. 16. Jutro Pałac Myśliwski Książąt Radziwiłłów w Antoninie wypełni muzyka ze wspomnianej już najnowszej płyty Kuby Stankiewicza. W piątek wystąpi profesor Beata Bilińska i wykona program chopinowski. Zabrzmią m.in. Nokturn Esdur op. 55 nr 2, Scherzo Hamol op. 20, Andante Spianato i Wielki Polonez Esdur op. 22 oraz Tarantella Asdur op. 43. W sobotę będą mogli Państwo wysłuchać recitalu Adama Goździewskiego, który wykona m.in. Barcarole Fizdur Fryderyka Chopina, Nocturn w formie Mazurka op. 45 Edwarda Wolfa oraz Souvenir d'Ukraine op. 64 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. A na zakończenie festiwalu w niedzielę wystąpi profesor Zbigniew Raubo, pod którego palcami zabrzmią m.in. preludium Cismol op. 45 i ballada F-dur op. 38 Fryderyka Chopina, Valet d'Obermann z Année de Pèlerinage, Première Année Suisse Franciszka Lista, a także muzyka Franciszka Schuberta. Koncerty poprowadzi Marcin Majchrowski. Wszystkich transmisji będą mogli Państwo słuchać na naszej antenie, natomiast już niedługo wszystkie recitale okraszone komentarzem pojawią się w naszym niedzielnym paśmie w salonie Polskiego Radia Chopin. A na koniec, jak zwykle przypominam, że Polskiego Radia Chopin mogą Państwo słuchać poprzez odbiorniki DAB+, aplikację Polskiego Radia i na chopin.polskieradio.pl.